Czy Kawani wygryzie Roberta Lewandowskiego, a także na temat innego napastnika, który może trafić do Bayernu Monachium? No właśnie, dzisiaj na temat tutaj tego, że Bayern Monachium szuka drugiego napastnika, jeśli chodzi o Bayern Monachium, to może być kawani, a także po prostu inny zawodnik, napastnik AS Monaco, Wissam Ben-Jeder. Kim jest tak naprawdę ten zawodnik, jakie ma statystyki o tym wszystkim? w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie media praktycznie rozpisują się na temat tego że do Bayernu Monachium ma trafić napastnik i może nim być Kawań albo też tutaj właśnie francuski napastnik Wissam Ben-Jeder. Ja zaraz przedstawię tego właśnie francuskiego zawodnika, tak, no tego po prostu zawodnika, który grał we francuskim AS Monaco, jakie on ma tutaj statystyki i czy rzeczywiście on może zagrozić Robertowi Lewandowskiemu. No właśnie, Wisam ben Dżede to jest zawodnik, który praktycznie zdobył w Ligue 1 18 goli. Miał tyle samo goli co Mbappé, z tym, że na przykład nagroda dla Mbappé została. Mbappé zdobył nagrodę dla najskuteczniejszego zawodnika, ponieważ potrzebował mniej meczów, tak? W, krótkim czasie, w krótszym czasie praktycznie zdobył te 18 goli natomiast no wiele osób, tak naprawdę ekspertów mówi, że to jest objawienie, że to będzie świetny napastnik przyszłości i ten zawodnik, dokładnie on ma 29 lat, mierzy 170 cm, miałby zasilić tutaj Bayern Monachium, miałby praktycznie trafić do Bayernu Monachium z AS Monaco no ale pytanie też jest takie, tak ponieważ są tu kontrowersje bo Ben Jeder ma kontrakt ważny z AS Monaco aż 2 do 2024 roku a więc dosyć długi, tak naprawdę, kontrakt do 2024. No, mam 2020 rok, to jeszcze 4 lata. No, jak można negocjować? Jak można po prostu prowadzić rozmowę z zawodnikiem, e, jak on po prostu jeszcze wiele lat przed nim gry? No, ale tu jest sytuacja niezwykła z tego względu, że po prostu AS Monaco szuka pieniędzy jeśli chodzi o kasę klubową, ponieważ AS Monaco nie zakwalifikowało się jeśli chodzi o ligę Miszów. No, i na pewno po prostu pieniądze ze sprzedaży tego napastnika posłużyłyby zasileniu kasy tak, klubowej. Szacuje się, że tak naprawdę Ben Jeder mógłby kosztować 40 milionów euro. Tyle zapłaciłby właśnie za niego Bayer Monachium. To by też się wpisywało w politykę, jeśli chodzi o Bayer Monachium, bo wiadomo, że Bayer Monachium nie chce przepłacać za zawodników. No najdroższym zawodnikiem dotychczas kupionym przez Bayer Monachium to był zawodnik za 80 milionów euro. No i ten Ben Jender, Jeder, tak, czy Jedera, tak, który zostałby kupiony właśnie za 40 milionów euro. Nawet gdyby to była kwota wyższa, 50 czy 60 milionów euro, ewentualnie 40 milionów euro plus zmienne, no ale to nie byłaby jakaś kwota zaporowa. Także to by był zawodnik, który mógłby rzeczywiście zasilić Bayern Monachium. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten napastnik, który przyjdzie do Bayernu Monachium, on musi się liczyć z tym, że będzie napastnikiem, tutaj rezerwowym, w można powiedzieć w obwodzie takim tak i tutaj to Robert Lewandowski będzie grał pierwsze skrzypce, to on będzie występował co mecz praktycznie przez pełne 90 minut, ale już ta sytuacja właśnie ta kontuzja Roberta Lewandowskiego który się nawet bawił po Chelsea Londyn pokazała tak władzom Bayernu Monachium, że mimo wszystko muszą po prostu szukać tutaj innego nominalnego napastnika no swego czasu był Sandro Wagner, wiemy o tym że przyszedł do Bayernu Monachium, też grzał ławkę teraz poszedł praktycznie do China czy teraz rok temu, tak już wcześniej poszedł do Chin. No i pytanie jest takie czy właśnie jeśli chodzi o tego zawodnika Bena Jedera, czy on zdecyduje się na taką rolę drugą planową? Tak, więc tutaj rzeczywiście musiałby się na to zgodzić. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa tak naprawdę opcja danego, chyba że pojawiają się inne możliwości, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kluby piłkarskie. Natomiast ja jestem na przykład absolutnym fanem drugiej informacji, która się pojawiła w mediach dotyczących właśnie transferu do Bayernu Monachium. To miałby być Kawani, a więc Kawani mógłby trafić do Bayernu Monachium, to byłaby świetna sytuacja. Jestem tylko ciekaw, czy tam nie ma jakiegoś zapisu, po prostu jeśli chodzi o umowę. Kawaniego, który miał po prostu z PSG, czy na przykład od drużyny, która mogłaby być ewentualnym rywalem, jeśli chodzi o PSG w ramach Ligi Mistrzów, to czy taki nie było zapisu? Kawanie na pewno to po prostu byłby to bardzo dobry ruch, to bardzo dobra decyzja, gdyby Bayern Monachium pozyskał tego zawodnika. On ma świetne naprawdę po prostu tutaj statystyki, tylko, że Kawanie wydaje mi się, że też jest po prostu głodny gry. Mimo wszystko wybierze taki klub, który po prostu, w którym będzie mógł też występować systematycznie. No a tutaj też wiek jakby nie gra roli, no, chociażby tutaj jest Zatan Ibrahimowicz, który to pokazuje tak w seria, zdobywa gole. Teraz też faktycznie, kiedy to nagrywam, to ostatnio zdobył dwa gole, także tu nie ma kwestii tak, ile, ile razy tego zdatano już żegnano, tak? I, i zżegano, żegnano go po prostu w Stanach Zjednoczonych, że to już końcówka jego kariery. Potem go żegnano w Manchesterze United, a teraz pokazuje, że się świetnie odnajduje w Milanie. No właśnie, ale jeśli chodzi o Cavani'ego, to Cavani ma 33 lata i rzeczywiście to mogłaby być piłkarska emerytura dla niego w Bayernie Monachium tak? jeśli chodzi o tego właśnie zawodnika, no to tutaj też pojawiają się inne kluby na horyzoncie, do, którego, do których mógłby się wybrać, to jest Leeds United FC Barcelona, Atletico Madrid, Inter Mediolan czy Benfica Lisbona. to są właśnie te kluby, które mogłyby pozyskać Wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli po prostu Kawani podejmie decyzję, on będzie zdawał sobie sprawę, że już po prostu nie będzie miał takiej możliwości fizycznych, tak, może kondycyjnie będzie świetnie przygotowany, ale właśnie na przykład do Leeds, United, do takich klubów, z którymi coś może jeszcze ugrać. FC Barcelona raczej mało to prawdopodobnie, chyba, że kwestia po prostu tutaj ambicjonalna by weszła, tak, żeby być w tym klubie. Natomiast ym, też jest kwestia tego, czy po prostu Bayern Monachium spełni tak naprawdę... My tutaj oczekiwania finansowe. Wiadomo, że w Kawanii w PSG zarabia 1,5 miliona euro miesięcznie, więc jest to po prostu spore tak naprawdę wynagrodzenie, tak, no 1,5 miliona to jest 6 milionów złotych e, praktycznie miesięcznie razy 12, to jest 72 miliony złotych. No wątpię, żeby po prostu Bayer Monachium dał mu taki kontrakt. Wydaje mi się, że Kawanii po prostu będąc w Bayern nie mógłby liczyć na kontrakt rzędu 10-12 14, maksymalnie 15 milionów euro, natomiast Kawani na pewno ma po prostu świetne statystyki, on do PSG trafił w 2013 roku, Rozegrał tam 7 sezonów, w sumie zdobył aż 200 bramek, tak? Natomiast jeżeli po prostu podliczymy jego w ogóle wszystkie spotkania, bo przecież występował wcześniej w Serie A, gdzie miał mnóstwo goli, to na 702 mecze aż zdobył 403 gole. No i też Kawani jest takim zawodnikiem, który pokazuje, że potrafi się odnaleźć świetnie w każdej rzeczywistości, tak? I językowej, i kulturowej. No i Włochy i Francja, tak, po prostu, więc tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że nie byłoby problemu, jeśli chodzi o Niemcy. Natomiast Bayern Monachium mimo wszystko stawia na tych młodych zawodników, takich jak Joshua Cirkce czy jean Fiat Arp. Cirkce gdzieś się po prostu przebija do tego pierwszego składu. Miał też po prostu te gole w poprzednim sezonie, aczkolwiek ja bym tu nie mówił o jakiejś rewelacji, bo cyrkce to, co praktycznie pokazuje, to byli słabi przeciwnicy. Tak, on zdobywał gole na te słabych przeciwników, tam gdzie takie mecze kończyły się po 3 do 0, czy tam 3 do 1, 5 do 0, czy 5 do 1, tak, duża po prostu przewaga bramkowa. Więc jakby Cirque, moim zdaniem, on nie przekonał jeszcze do siebie po prostu władz Bayernu Monachium. Nie ma tego czegoś, wydaje mi się, że po prostu nie ma tego czegoś, jeśli chodzi o Bayern Mannheim. Moim zdaniem to jest zawodnik, który bardziej by pasował do ligi Hol holenderskiej. Tak? Arp to już po prostu kompletnie tam, ja już nie pamiętam, już mówiłem to w jednym z filmów, że nie pamiętam po prostu kiedy go w ogóle widziałem na meczach. W ogóle mi się nie, no wiadomo, że nie, miał mało pewnie tych po prostu okazji, tak, w tym poprzednim, w tym sezonie, czy poprzednim sezonie, ale no wątpię, wątpię po prostu, to są młodzi zawodnicy. Wiadomo, że oni mają 19 lat, więc po prostu jeszcze muszą tutaj sobie dużo poukładać też w głowie. Ale no nie przebijają się jakoś w jakiś mocny sposób, żeby mieli tutaj wygryźć Bayern Monachium, bo Bayer Monachium ma specyficzny styl gry. To jest Bayer po prostu, który ma doświadczenie różnych, różnego rodzaju właśnie trenerów. To jest Bayer, który po prostu ma wypracowane schematy. Świetnie przygotowany kondycyjnie, fizycznie. Jeśli chodzi o podania, tam nie ma jakichś strat. Jeżeli się po prostu popatrzy na statystyki, jeśli chodzi o straty, to są bardzo na niskim praktycznie odsetku. Teraz niski jest to jest odsetek. Teraz jeszcze bardzo dobry praktycznie trener. I no to tutaj właśnie to doświadczenie tych zawodników no jest nieprawdopodobne. To jest ogromny potencjał. Aczkolwiek no ci zawodnicy prędzej czy później będą się starzy, tak? Na przykład też Alaba nie wiadomo, czy po prostu do końca będzie w bajadnie Monachium, tak? Bo trwają rozmowy, negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu. Mówi się o tym, że może przejść przecież do właśnie FC Barcelony. Także, tak moim jest? zdaniem, Kawani to byłaby bardzo dobra decyzja. Zresztą, Kawani on liczył się tak naprawdę z rolą drugiego napastnika, na przykład PS, że tam po prostu pierwsze skrzypce grał Neymar, jak przyszedł, tak? z Barcelony. Teraz by sobie zdawał, no ale kawani jeszcze po prostu wtedy mógł walczyć, tak, no bo po prostu był jego świetny czas. Natomiast teraz kawani wydaje mi się, że mógłby się pogodzić właśnie z rolą tego drugiego napastnika. No i jeśli chodzi o Bayern Monachium, na pewno jego wejście z ławki rezerwowych dałoby jakoś, tak, dałoby po prostu piłkarską jakość. Sandro Wagner to kiepsko się po prostu prezentował, który był w Bayernie Monachium, zastępował Roberta Lewandowskiego, czy w niektórych momentach praktycznie wchodził, no to jednak była kiepska zmiana. Ale żeby dać rzeczywiście taki impuls, w ogóle to byłaby świetna sprawa, gdyby kawani wystąpił na przykład. Z z Robertem Lewandowskim, to by było mimo wszystko bardzo dobry duet. Hmm, tylko pod, pytanie jest takie: czy rzeczywiście Bayern Monachium będzie patrzył w metrykę? Co uważam, że jest po prostu błędem, bo Kawanie akurat by spełnił swoje po prostu wymagania. Nie miałby aż takiej ambicji, żeby być pierwszym napastnikiem, nominalnym napastnikiem. Mógłby grać z Robertem Lewandowskim. Jako napastnik znałby tak naprawdę potrzeby Roberta Lewandowskiego. Moglibyśmy obserwować wiele świetnych tak naprawdę dograń e, asyst ze strony właśnie Kawaniego do Roberta Lewandowskiego. Także wydaje mi się, że ten duet by świetnie się prezentował. Bo jednak są inne zawodnicy, tak, Thomas Miller, e, tak, czy po prostu Gnabry, którzy też po prostu walczą o swoje, ale tutaj można by powiedzieć, że kawanie w jakiś sposób byłby nasycony tak i rzeczywiście ta współpraca z Robertem wyglądałaby świetnie. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Moim zdaniem Kawani to byłaby bardzo dobra decyzja, ale to też jest wiele zmiennych, wiele czynników. Pozdrawiam, trzymajcie się.